ogóle nie żałuję, że tu przyjechałem, tak naprawdę. Teraz kwestia tylko tego, żebym sobie przemyślał sprawę, co jest najistotniejsze z mojego punktu widzenia, aby tutaj jak najwięcej zobaczyć, jak najwięcej się dowiedzieć, ewentualnie coś dograć, jakiś temat jednej działki chociaż. Jak można, inwestując 40-50 tysięcy, zrobić z tego 150? Jak? Powiem wam jak. Trzeba znaleźć taką działkę, jaką ja znalazłem. Trzeba ją podzielić. Trzeba zrobić przyłącze. I potem ją sprzedać. Easy. Także zobaczycie wkrótce, jak to wygląda. Cześć moi drodzy, dziennik pokładowy, dzień trzeci, miejscowość Ochotnica Górna, godzina 6.50, jem śniadanie, o 8 wyjeżdżam, 8.30 zaczynam wchodzić na górę, na której znajduje się działka leśna o powierzchni 1,4 hektara, z której widać piękne góry Nasze Tatry i przez które przechodzi szlak pieszy. Moi drodzy, nie wjechaliśmy samochodem, tam gdzie byliśmy ostatnim razem, a zobaczcie jakie piękne widoki. No, ostatnio podjechaliśmy tam aż na samą górę. A teraz niestety zobaczcie jak zasypało wszystko. I od tamtego domku mamy 2 km. Dorosł na sam szczyt. Doszedłem w las i właśnie idę powoli. Zaraz macie mnie dogoni. Trzecie moje podejście, moi drodzy. Ale jak nie ja, to kto? Wejdę na tą górkę. 2 km do góry. Słuchajcie, Maciek mi tu pokazał ujęcie wody, które jest. My przyszliśmy już kawałek ten drogi. Tu Maciek twierdzi, że to jest jakaś droga, w sumie wygląda nawet na drogę. To jest zasypana jakaś mała leśna droga. Maciek, nie chcę twojego wizerunku pokazywać, jak nie chcesz. A tam tylko pokażę z tyłu. Zrędu. Ale wam pokażę widok, jaki jest pierwszy piękny z tyłu. Jeszcze śnieg zaraz opadać. Więc teraz wam pokażę. Tak, widok. Wycinamy parę drzew, Maćku, i mamy ten, nie? Widok na Tatry. Ile przeszliśmy z kilometr już, czy nie? Półtora. Słuchajcie, tutaj jesteśmy już na szlaku czerwonym, Maciek mówi. Tam w dole jest Ochotnica Górna, w której mieszkałem. Zaraz w wizerunku Maćka nie pokazać. Tam jest droga. Ile nam zostało z Pupilosa? Zostało nam 100 metrów. Do swojej działki? Tak. Świrujesz. Przysięgam, 100 metrów. Jakbym został jeszcze na noc góry, to bym się z tobą jakieś butelki napił. Dobra. Tutaj się mają jeździć skuterem i kładem albo samochodem, ten musimy jeździć. Tutaj jeżdżą albo z Ochotnicy właśnie, albo z Kuby, albo... A powiedz mi jeszcze tak w perspektywie, jak myślisz tak uczciwie, jak tutaj mówisz, że się będą budowali kolejni, tam pokazywałeś mi po drodze, no. Te kolejne, nagrywam to, że te kolejni ci ludzie, to oni budują te placówki takie leśniczówki, czy co oni budują? No właśnie, właśnie placówki jest. Aha. To jest bardzo popularne właśnie z dawnym tam Dobra, idziemy dalej, słuchajcie, zaraz będziemy na miejscu. Słuchajcie, jesteśmy na miejscu, zaraz wam pokażę granicę i ten cały teren wokół, jak on wygląda. Tutaj na początku wam jest szlak czerwony, Maciek, prawda? I on idzie wzdłuż twojej działki, nawet mało tego, on chyba przecina swoją działkę. No. Nie? No. I teraz tak, granica zaczyna się tutaj, tu gdzie jest ten pień, który jest zasypany śniegiem, ucięty. Jak głęboko w dół jest ta działka, pamiętasz? Po linii prostej? No. No nie wiem, musiałbym się... Dobra. Tam przejść później, bo... Pokazuje miejsce niebieskie, jesteśmy tu. I tutaj centralnie, zobaczcie, przychodzi przez szlak. Cholera. Przez Maćka ziemię przychodzi szlak. I jak to jest, że oni sobie tutaj zrobili? Jeszcze no, to też nie jest dokładne. Nie, bo to nie jest takie przywłaszczenie z ich strony w jakiś sposób? Nie, bo tutaj były jakieś tam podpisy, wiesz, no żeby... Aha. Szlak, no to jest państwowa sprawa, nie? No i dobra, no to my tutaj zrobimy przystań. Ale taką. Nawet lepiej, nie? Dobra, i teraz powiedz, gdzie idziemy, Maciek? No tam idziemy. Idziemy kawałek dalej. Tutaj jest środek lasu, patrz jakie widoki, warzywa trzeba wyciąć. No dwa, trochę więcej niż ale dwa. Ale ten suchy, tamten jest suchy, to jest, wiesz, wszystko bez pozwolenia tniemy, nie? No dobrze, żeśmy poszli dzisiaj, nie wczoraj. Tatry masz. Moi drodzy, zobaczcie.
Piękne widoki. Wytnę parę drzew i będę miał jeszcze lepszy widok, nie? W środku widzisz, tam te trzy drzewa wysokie są martwe. Idą w pień. Tak, widzę te dwa, te trzy, słuchajcie, te trzy. 20 lat nie było cięte tutaj i tamte. Nic. Czyli możesz wyciąć większość lasu. Trzeba zgłosić na decyzję z targu i wycinasz. Dosyć powiem ci, wysoki spalek tu jest, wiesz? Na tej, na tej działce. A tutaj powiedz mi, jak daleko jest w tą stronę jest ta granica? Tam jest ta twoja działka dalej, czy tylko do tego. No de facto do tego szlaku. A tutaj gdzieś tam 10 kroków dalej już jest ten druga strona. Ochotnica Górna. Tu masz widzisz rozwidlenie. Szlak. Ten idzie szlak. Ładne widoki, naprawdę. Ile tu jest, ale ile tu jest po odjęciu tej ziemi? Mówisz hektar 4, nie? Hektar 42. Bo odjąłem tego, to ci zabrali. Tego co mam. Tego co masz. Słuchajcie, nagrywam dalej. No mów Maciek. To jest wszystko cały czas aż stamtąd. Tutaj. Piękny las. Tutaj jest taka fajna przestrzeń, tu jest taka bardziej widzisz. No jest tutaj przestrzeń i tak nawet jest, wiesz. I jest dobre, słuchaj, połączenie komunikacja, mówię ci, bo to jest szeroka droga, zobacz. To prawda się tam jeździ tędy. W sezonie. Tak. Teraz ci pokażę drogę do ochotniczej, jakbyś chciał pojechać z innej strony. Do ochotniczej? Tam górnej. Tak. Dobra, teraz jedziemy z granicami. Dobra, zrób stop. Dobra, masz tam trochę ten? Pokaż. Poważnie jesteśmy, jesteś dopiero w środku lasu mojego. Ty, no to kawał, czekajcie chwilę, bo osoś słaba. No, jesteśmy w połowie lasu. I tu jeszcze nie dół. Wiem, czy on się przesunął, bo nie wiem, czy on się przesunął. Przesunął się, bo byliśmy tutaj na rozdrożu, nie? No, pierwotnie tutaj te drzewo leżało załamane. Tak, na sam początku. Tam lewo idzie droga do ochotnicy zaraz. Tam, gdzie byłeś, nie? Widzisz tutaj odnogę? No. Tak, widzę. Jesteśmy w połowie, no. Potem jeszcze jest taki ocypel tam, nie? Tu jest wyszarpane, tu jest najlepsze drzewa generalnie. No takie są, wiesz, to jest kolejne. A widoki gdzie najlepsze są? No tam w środku, tutaj w środku, nie? Tu widoki najlepsze? Tam, gdzie byliśmy przed chwilą w prawo. Nie, no miejsce jest fajne, no widzę to, ja to widzę swój domek tutaj. No to masz pojęcie, patrz jakie są drzewa. Są właśnie też, bo mi zawsze pytają o drzewa, ja muszę... Tu zobacz jakie są te drzewa zrobić, bo oni pytają jakie są drzewa, ci ludzie, grube. Ale to mówisz ci... Jeden koleś dzwonił, że... Leśnicy, tak? Nie, no handlarze te, wiesz, bo są tutaj wpaść. Jeden też tutaj chce stawiać, tylko teraz mówię, że nie pójdziemy, bo... Twierdzi, że tam 3 km stąd jest tym szlakiem czerwonym. Jest droga do Lubania, tak? Czy Lubień? Lubań. Lubań. I tam też jest ta wieża widokowa, prawda? Tak. I tutaj jest ta część, gdzie wchodzimy teraz w dół, gdzieś tu jest granica. Wchodzimy w dół i odbijamy w lewo. Aha, pamiętam. Taki ocypel co był, no. Tu jest gęsto, jeśli chodzi o pozyskiwanie materiału. Tu jest najgęściej, tak? Tak. Zobaczcie tutaj, jakie są ładne drzewa. Ty wiesz, liczyć tak mniej więcej, ile takich drzew trzeba ściąć, żeby taką bacówkę zbudować? To zależy od formatu, tam nie wiem, chyba do 20 metrów masz bez pozwolenia tam jakiegoś tam, nie? Tak. No to widzisz, takie belki najlepsze są średnica 35-40, czyli takie. No to takich drzew trzeba by ściąć ze... 50? No z 50, no. Okej. Okay. I przekazać serial, to jest widok, nie? No. I wszystko, i wiesz, to jest taki plus, że to narobię na miejscu, nie trzeba tego ściągać na dół, zapłacić za ściąganie do tartak czy coś, bo robisz ściany z pełnych belek, nie? Pełnych. Ha. Albo tutaj ci tną, bo jest też możliwość wzięcia takiego mobilnego tartaku, tną na pół, i dają z jednej strony tę połówkę, w środku dają ocieplenie, zamykają drugą połówką od środka, wygląda jakby było w całości belka, ale jest już ocieplone elegancko. Nie? No takie coś mnie interesuje. Kominek, balkon, jesteś tutaj kurwa... w domu. Młodym. Nie, w życiu. To mówisz sobie studentów. Rozumiałem. Zaraz ci powiem. Piję herbatkę, Maciek mi poczęstował. Pijemy i schodzimy, słuchajcie, Maciek wymyślił w dół 150 metrów, bo tam jest jeszcze jedna droga, nie wiem czy sobie poradzimy. Ale w dół to będzie łatwiej niż pod górkę. Ale śnieg jest wąski, nie? I tam ta droga jest łagodna, ale nie jest przetarta przez nikogo. Przejdziemy, nie? Ale śnieg będzie potem, nie? A jakbyśmy szli tym szlakiem tutaj? Możemy iść szlakiem. Tak, tylko że tutaj idziemy skrótem, a tam pójdziemy przez chwilę tą trasą, gdzie skuter jechał, no. A później odbijemy w lewo, bo musimy, żeby zejść do naszej wsi. No i tam jest nieprzetarte, nie? Okej. Okay. I wyjdziemy... Słuchajcie, będziemy teraz schodzić w dół. Chciałbym zobaczyć, gdzie jest granica tej działki Maćka. Ale pokażę wam jeszcze raz widoki. No są mega. Trochę drzewa zasłaniałem te suche, ale będziemy je wycinać. Jakby coś później. Elegancko. Wiesz co, chciałbym zobaczyć ile to jest metrów, Maciek, wiesz, tak naprawdę. No i tu jest ten szlak czerwony, jeszcze raz powtórzę. A my schodzimy na dół. Chcę wam powiedzieć? Tak, bo jestem się... Zaraz ci powiem, tylko nagram, tylko zobacz jakie widoki.
zrobię zdjęcie. Tłumaczę, że tam dalej muszę wam powiększyć. Tam gdzie jest to przepłaszczenie, płaski teren, widzę, to jest jezioro. A tam jest taki cypel, widzisz? I na tym cyplu jest zamek Niedzicy, który widać też stąd, tylko ja mam lornetki. Aha. Także widać też zamek, widać Tatry Słowackie, głównie bo to są słowackie przed nami. No i wioski, które się tam, wiesz, na dole są, nie? Czyli mam, tak, masz widok na Tatry, na jezioro, na zamek, nie? Słaby widok, powiem ci. Taki... Przyszliśmy w 25 minut tak naprawdę. Maciek mi tu pokazuje, patrzcie. Też już w lesie ktoś sobie buduje takie domki. Tutaj tam sobie wyrąbał kawałek lasu. I tutaj też jest tam dalej, patrzcie. Nie widać, za tymi drzewami też jest domek. O, patrzcie, jaki są zaspy, kurczę. Do tego domku? No, bo widzę, że jest skrzynka na ścianie, widzisz? Aha, no, ale to jest chłopie... I tam dalej też będzie, tam gdzie ta droga była, tam też będzie prąd. Tam gdzieśmy wcześniej pokazywałem ci. No. I tam będą budować. No i tak to jest, zobaczcie, taka leśniczówka. Słuchajcie, schodzimy. Udało się zejść. Na szczęście, tylko nie wiem, gdzie mam kluczyki od samochodu. Także muszę poszukać. Moi drodzy, trzecie podejście. Udało mi się w końcu tam wejść. Nie było lekko. Ale wiem już teraz, że będę kupował tą działkę. Tylko jest jeden problem. Nie mam jeszcze na to pieniędzy. Ale pieniądze na pewno znajdę. 1,4 hektara. Działka, przez którą przechodzi szlak czerwony. Z widokami, jak widzieliście, pięknymi. Moje się całe mokre. Nie wiem, czy widać, czy nie widać. Muszę zdjąć teraz buty i włączyć wygrzewanie. Będę jechał w samych skarpetach. Tyle. Wracam do Krakowa. Mam się spotkać jeszcze z Marcinem, jednym z naszych subskrybentów. Wypijemy kawkę, pogadamy. Może coś razem rozkminimy. Słuchajcie, moje auto, bo zaraz oddaję. Dopiję kawkę. Nie widzimy się. A, wiem, czy wiecie, co wam miałem powiedzieć. Pokażę wam w jednym z odcinków, jak można, inwestując 40-50 tysięcy, zrobić z tego 150. Jak? Powiem wam jak. Trzeba znaleźć taką działkę, jaką ja znalazłem. Trzeba ją podzielić. Trzeba zrobić przyłącze. I potem ją sprzedać. Easy. Także zobaczycie wkrótce, jak to wygląda. Moi drodzy, wracam. W tym momencie teraz 20:50 mam wylot. Ląduje 22. I jak zwykle widzimy się wkrótce. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Moi drodzy, przyjechaliśmy nad jezioro Czorsztyńskie. Za mną, zobacz, zwróćcie uwagę. Identyczna Zafira, tą, którą ja się poruszam. Ciekawe, który rocznik to jest. Teraz wam pokażę, jak fajnie to wygląda. Czyli pożegnałem się z Maćkiem. On ma mi pokazać tą działkę później jeszcze na zdjęciach, bo nie byłem w stanie po prostu tam wejść, moi drodzy. I teraz wam pokażę właśnie, jak wygląda jezioro Czorsztyńskie. Tutaj pewnie kwitnie latem wszystko. Tam ktoś w ogóle łowi, zaraz wam przybliżę. Widzicie tych ludzi? Nie wiem, czy to jest aż takie bezpieczne, bo zwróćcie uwagę tam dalej. Tam dalej. Jest w ogóle woda, nie jest zamarznięta. A tutaj bliżej widzę, ktoś chodzi i łowi, no ale trudno. Pójdziemy tam zaraz zobaczyć. Zdjęcie zrobię. Tutaj też. Tak jak wam powiedziałem, moi drodzy, byłem na chwilę w sklepie. Byłem z Maćkiem, się pożegnałem tam. Teraz chcę zjeść śniadanie, bo nie zdążyłem rano zjeść. Ale klimat fajny, zobaczcie. Taka przełęcz jest. Nie wiem, czy dobrze widać, ale chyba dobrze widać. Taka przełęcz jest. No bo takie wzniesienia są eleganckie. No i wędkarze łowią ryby. Większość ludzi zawsze mówi rybacy. Ja, że sam byłem kiedyś wędkarzem, w zasadzie jeszcze jestem. No czasami łowię ryby, mam kartę wędkarską. A tutaj chciałbym wam pokazać, tylko tu chyba nie jest, to nie jest Dunajec, to jest jakiś inny strumyk. Tam nie Dunajec, co wiecie, bo ten Dunajec jest troszeczkę większy. Później wam pokażę gdzieś na mapie. Na razie pójdę tędy. Słuchajcie, jakie mam plany na dzisiaj. Takie mam plany, że zaraz będę dzwonił do osoby, którą, do ogłoszenia, do której wczoraj znalazłem wieczorem. Jeszcze. Udział jednej drugiej działki. Więc zobaczymy. Wrócę wam. To definitywnie nie jest Dunajec, ale też jest ładnie, zobaczcie. Kaczuszki sobie pływają. Tych kaczek tam jest więcej. To jest rzeczka górska, nie? Można powiedzieć. I z drugiej strony to samo. Tam też jest jedna, nie wiem, czy ją widzicie. Ostrość, no. Kaczki się bawią.
Więc słuchajcie, generalnie klimat jest fajny. Ja nie tam dalej, ale chyba wiecie co, pójdę na to jezioro zobaczyć. Muszę dokładnie poznać tą całą topografię tego terenu. Zobaczyć gdzie co jest, tak naprawdę mapę. Więc przejdziemy się teraz może tam. Zaraz do was wrócę i będziemy dalej potem jechać. Ten autobus Kruszkowice, miejscowość nad jeziorem Przorzestyńskim. Statek, rejsy. A jedę teraz tam. A jest dopiero fajny klimat, zobaczcie, nad samym jeziorkiem. Ktoś tu ma takie fajne tawerny, pokoje, mieszkania do wynajęcia. Ja tam przejdę. Chyba nie przejdę tamten, także tu wam tylko tak pokażę. Zakaz chodzenia. Patrzcie, jest napisane wprost. Zakaz chodzenia na lód. A ludzie wchodzą. Patrzcie, ogłoszenie tutaj jest napisane. Teren zalewowy zbiornika, zakaz wysypania śmieci, niszczenie piwakowania i rozbijania namiotów. Zwróćcie uwagę, jak ten pomost stoi krzywo. On chyba się podnosi, jak słuchajcie, jak jest ten. Jak tu woda się podnosi do góry na pewno. No to widać, jak on krzywo stoi, nie? Macie zakaz skakania jest. Tam lekarze mówią. Faktycznie ta woda może się podnosić znacznie wyżej. Dlatego on tak krzywo stoi, jak widzicie, nie? Nie wiem, czy widać, czy nie widać. Generalnie. A tak to wygląda wszystko. Fajny klimat. W ogóle nie żałuję, że tu przyjechałem. Naprawdę. Teraz kwestia tylko tego, żebym sobie przemyślał sprawę, co jest najistotniejsze z mojego punktu widzenia, aby tutaj jak najwięcej zobaczyć, jak najwięcej się dowiedzieć, ewentualnie coś dograć, jakiś temat jednej działki chociaż. Wracam do samochodu, żebym nie pomylił i nie wsiadł do tej Zafiry przez przypadek. Chyba będę dzwonił zaraz, tak jak wam mówiłem, do tej właścicielki. Dam wam znać i pokażę, jak to wszystko wygląda. Tymczasem kończę na razie. Jadę dalej.